Zastanawiasz się, w co inwestować w 2020 roku? Szukasz lokaty kapitału przed nadchodzącym kryzysem, a może poszukujesz różnego rodzaju pomysłów na pomnażanie pieniędzy? Jeżeli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. W tym wideo pokażę Ci aż 8 sprawdzonych pomysłów na inwestowanie pieniędzy i czasu w 2020 roku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już w tym miejscu zapraszam Was do zapisania się na newsletter i pobrania bezpłatnego e-booka 99 sprytnych sposobów na oszczędzanie, dzięki któremu zaoszczędzicie tysiące złotych rocznie. Pierwszym pomysłem, w co inwestować w 2020 roku, jest inwestycja we własny las. Bardzo wiele osób skupia się w tym momencie na nieruchomościach i zastanawia, czy kupić mieszkanie na wynajem. Na chwilę obecną to aktywo w mojej skromnej ocenie jest po prostu bardzo drogie i warto poczekać z zakupem na moment, kiedy to mieszkania po prostu będą tańsze. Co innego inwestycja we własny las, zakup kilkudziesięciu czy też kilkuset arów, a następnie zasadzenie ich sadzonkami drzew, to znacznie mniejszy wydatek, na który stać bardzo wiele osób. Oczywiście w zależności, czy sami będziemy wykonywać pracę przy naszej inwestycji, czy też zlecimy to komuś innemu, koszty będą różne. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawy sposób długoterminowego inwestowania pieniędzy. Mówię długoterminowego, ponieważ na efekty naszych działań będziemy musieli poczekać 40, 50, a czasami nawet 60 lat. Niemniej jednak, jeżeli chcecie na przykład stworzyć inwestycję dla Waszych dzieci, jest to znakomite rozwiązanie. Warto w tym miejscu dodać, że nawet kiedy będziemy zmuszeni sprzedać nasz las, to jego cena będzie wyższa od wkładu, jaki włożyliśmy na początku inwestycji. W związku z tym, tak czy siak, zyskujemy. Oczywiście ten sposób inwestycji nie jest pozbawiony też wad. Wszak dzika zwierzyna tudzież pożar może zniszczyć całą naszą pracę. Oczywiście tak może się stać. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu naszego mienia, jak również o dywersyfikacji ryzyka i posadzeniu kilku zagajników w różnych lokalizacjach. Na sam koniec wspomnę tylko o tym, że oprócz zysku w postaci drewna, po spełnieniu odpowiednich warunków możemy ubiegać się o dofinansowanie naszego lasu w postaci dotacji. Drugim pomysłem na to, w co inwestować w 2020 roku, jest budowa pasywnego strumienia dochodu w postaci prostych zeszytów, jak również książek i publikacja ich na Amazonie. Ten pomysł jest skierowany do osób, które nie posiadają dużych środków na inwestycje, ale chcą budować dochód pasywny pochodzący z internetu. Inwestując czas i nasze zaangażowanie, możemy stworzyć kilkaset prostych zeszytów lub książek i dodać ich projekty na platformę Amazon. Kiedy ktoś zdecyduje się na zakup naszego zeszytu, Amazon go wydrukuje, zapakuje i wyśle do klienta, a my zarobimy naszą prowizję. Posiadając odpowiednio dużą bazę stworzonych produktów, możemy zarabiać pasywnie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych na miesiąc. To, co w tym sposobie jest znakomite, to to, że wystarczy tylko raz stworzyć dany produkt, a ten będzie pracował dla nas dzień i noc, 7 dni w tygodniu przez wiele miesięcy i lat. Proste zeszyty może stworzyć każdy, wystarczy tylko okładka i środek, aby móc stworzyć produkt. Myślę więc, że jest to jeden z lepszych sposobów na inwestowanie naszych sił w 2020 roku. Tak się składa, że jeszcze tylko przez 3 dni możecie uzyskać 15% rabat na kurs Tomka z kanału Od Kelnera do Milionera, który krok po kroku pokazuje, jak możemy stworzyć tego typu produkty sami i zarabiać pieniądze w internecie. Polecam Wam więc zapoznanie się po pierwsze z wideo, w którym mówię nieco więcej o tej metodzie zarabiania pieniędzy przez internet. Link macie tutaj na górze, jak również w opisie tego wideo. Jak również zachęcam Was do odwiedzenia strony z tym kursem, na której znajdziecie mnóstwo informacji na temat tego kursu, jak choćby opinie osób, które już skorzystały z tego produktu i zarabiają pieniądze. Link oczywiście w opisie tego wideo. Trzecim pomysłem, w co inwestować pieniądze w 2020 roku, jest srebro. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie złoto. Otóż, gdy zerkniemy na jego wykres, zobaczymy, że w 2019 roku złoto bardzo mocno zyskiwało i zbliża się do górnych granic wycen. Te zaś granice to 1800 dolarów za uncję. Na chwilę obecną złoto waha się w granicy 1500 dolarów za uncję i nawet gdyby poszybowało do swoich historycznych granic, byłoby to tylko około 20% więcej. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy do czynienia z kolejnym kryzysem, w mojej skromnej ocenie ta granica byłaby przekroczona i złoto mogłoby poszybować nawet do 2000 dolarów za uncję, ale nadal byłoby to niewiele. Przyjrzyjmy się jednak wykresowi srebra, które jest mocno powiązane ze złotem. W tym samym scenariuszu, kiedy nadchodzi kryzys, srebro ma naprawdę spore pole do popisu, a jego historyczne maksima w postaci prawie 46 dolarów za uncję w porównaniu do marnych 18 dolarów za uncję, jakie możemy zapłacić za nie na dziś, wygląda naprawdę obiecująco.
czwartym pomysłem na to, w co inwestować pieniądze w 2020 roku, są spółki oferujące wypłatę dywidend. Dywidenda jest to wynagrodzenie wypłacane za udzielenie kapitału akcjonariuszom danej spółki. Inwestując w to rozwiązanie, zyskujemy podwójnie. Po pierwsze, zarabiamy za każdym razem, kiedy dana spółka wypłaci nam dywidendę. Po drugie, kiedy kupimy akcję spółki dywidendowej w dobrej cenie, zyskujemy, kiedy idą one w górę. Dywidenda jest coraz bardziej atrakcyjnym sposobem na inwestowanie, ponieważ stopa zwrotu z inwestycji jest znacznie wyższa niż lokat bankowych. Dla przykładu, niektóre spółki dywidendowe w Polsce w 2019 roku wypłacały nawet ponad 5% swoim akcjonariuszom. Jest to więc znacznie większy zwrot niż w przypadku lokat bankowych. Oczywiście na chwilę obecną akcje np. spółek w USA są wyceniane na swoje historyczne maksima i w mojej skromnej opinii nie warto inwestować w tej chwili w ten rynek. Ale hej, na Stanach Zjednoczonych czy na Polsce świat się nie kończy i warto szukać innych atrakcyjnych rynków, które oferują możliwość nabycia tanich akcji spółek wypłacających regularnie dywidendy. Piątym pomysłem na to, w co inwestować w 2020 roku, jest własny produkt. Nie ma lepszej inwestycji niż ta, którą sami od początku do końca możemy tworzyć i nią sterować. Stworzenie własnego produktu, zwłaszcza niematerialnego w postaci e-booka czy też kursu online, to znakomity sposób na lokowanie środków. Raz napisany e-book czy też kurs tworzy dla nas znakomite źródło pasywnego dochodu, które dzień i noc pracuje dla nas, nawet kiedy śpimy. Nie tak dawno miałem przyjemność tego doświadczyć, kiedy to jeden z moich klientów kupił mój autorski kurs z Dominuj YouTube'a, w którym to pokazuję, jak krok po kroku rozwijać swój kanał na YouTubie i zarabiać pieniądze dzięki niemu w samym środku nocy. Kiedy wstałem rano i sprawdziłem swojego maila, okazało się, że kiedy spałem, ktoś kupił mój kurs w czasie, kiedy ja odpoczywałem, a wszystko działo się bez mojej ingerencji. Dlatego zachęcam Was serdecznie do inwestowania właśnie we własne produkty i dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Po pierwsze, zarobicie dzięki temu fajne pieniądze, po drugie, możecie pomóc innym w realizacji ich celów i marzeń. Osobiście sam pracuję już nad kolejnym kursem online, tym razem traktującym o zarabianiu przez internet dzięki programom partnerskim. Akademia Afiliacji nabiera już coraz wyraźniejszych kształtów i wraz z nadejściem nowego roku powinna ujrzeć światło dzienne. Jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tego zacnego projektu, zostawcie komentarz pod tym wideo i powiedzcie mi, co chcielibyście, abym zawarł w tym kursie. Wszystkim komentującym z góry wielkie, wielkie dzięki. Szóstym pomysłem na to, w co inwestować w 2020 roku, są social media. Kanał na YouTubie, konto na Instagramie, fanpage na Facebooku, własna strona internetowa czy też blog. Wszystkie te rzeczy są niesamowicie przyszłościową inwestycją, która może nam przynieść bardzo dobry zwrot. Po raz kolejny nie musimy angażować wielkich sum pieniężnych, aby zacząć inwestować w ten sposób zarabiania pieniędzy. W tym miejscu warto powiedzieć, że każdy czuje się lepiej na innej platformie internetowej. Jedni będą realizować się na Instagramie, inni wybiorą własny blog, a jeszcze inni, tak jak ja, zajmą się prowadzeniem kanału na YouTubie. Grunt, aby każdy wybrał to, co odpowiada mu najbardziej, ponieważ inwestycja w to aktywo jest długoterminowa. Musicie zdać sobie sprawę, że nieważne co wybierzecie, pierwszy rok działalności w social mediach przyniesie Wam straty, a w najlepszym wypadku wyjdziecie na lekki plus. Zakup sprzętu, stworzenie własnej strony www, jak również czas, który przecież musimy poświęcić na tworzenie treści, połączony z brakiem wymiernych korzyści, sprawia, że bardzo wiele osób poddaje się i zaprzestaje swojej działalności w social mediach. A szkoda, ponieważ na własnym przykładzie widzę, że dopiero w drugim roku naszej działalności nasza inwestycja zaczyna rozwijać skrzydła i przynosi pierwsze owoce. Dlatego dla tych bardziej wytrwałych polecam właśnie ten sposób inwestowania pieniędzy i czasu. Siódmym pomysłem na to, w co inwestować pieniądze w 2020 roku, jesteśmy my sami. Inwestycja w samego siebie to najlepszy z możliwych wyborów. Kiedy cały czas się rozwijamy, zdobywamy nową wiedzę, nasz potencjał się zwiększa. Możemy zdobyć nowe umiejętności i awansować na lepiej płatne stanowisko. Możemy nauczyć się programowania i otworzyć własną firmę. Możemy poprzez kursy, seminaria, książki dowiedzieć się praktycznie wszystkiego, co nas interesuje i stać się ekspertami w każdej dziedzinie. W dzisiejszych czasach jest to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki rozwojowi sieci możemy za darmo, chociażby dzięki YouTube'owi, zdobyć wiedzę w każdej dziedzinie życia. Dzisiejsze czasy są najlepszymi, jakie miała ludzkość do tej pory i każdy, kto jest wytrwały, kto chce się rozwijać, może osiągnąć co tylko chce. Dlatego w tym miejscu zachęcam Was do rozwoju osobistego na wielu płaszczyznach. Nie tylko tych dotyczących finansów, ale i to może przede wszystkim tych, które dotyczą naszych wartości, naszej samooceny, wewnętrznego spokoju, motywacji do działania i szczęścia, co przyjdzie nam nawet z najlepszych inwestycji, kiedy nie będą nas one cieszyć.
Zastanówcie się nad tym. Ósmym pomysłem na to, w co inwestować w 2020 roku, są pożyczki prywatne. To kolejny sposób na pomnażanie naszego kapitału w bardzo ciekawy sposób. Wydawać by się mogło, że na rynku pożyczek udzielają tylko banki i instytucje udzielające tzw. szybkich pożyczek. Owszem, my sami możemy na przykład dodać ogłoszenie w sieci o tym, że możemy udzielić komuś pożyczki. Wiąże się to jednak ze sporym ryzykiem straty kapitału, ponieważ najczęściej zgłaszają się do nas osoby, którym bank odmówił udzielenia pożyczki. W związku z tym ta inwestycja byłaby obarczona dość sporym ryzykiem. Niemniej jednak na rynku pojawiają się nowe podmioty, które oferują właśnie osobom prywatnym możliwość inwestowania niewielkich kwot w pożyczki z uwagą gwarancją zwrotu pieniędzy w przypadku, kiedy nasz pożyczkobiorca nie zwróci nam środków w terminie. Innymi słowy, nie musimy martwić się o to, że nasz dłużnik nie odda nam pieniędzy, ponieważ w takim przypadku podmiot, z którym podjęliśmy współpracę, wypłaci nam środki za dłużnika i zajmie się tą sprawą. Pożyczki prywatne, których udzielamy, są oprocentowane na nawet 10% w skali roku i biją na głowę wszystkie lokaty bankowe, które są dostępne na rynku. Pamiętajcie jednak, jeżeli zdecydujecie się na wejście we współpracę z tego typu podmiotem, zawsze sprawdźcie najlepiej, jaka firma daje Wam gwarancję zwrotu kosztów i jakie opinie możecie znaleźć o niej w internecie. To już wszystkie pomysły na to, w co inwestować w 2020 roku, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w podjęciu decyzji, w co zainwestować wolne środki lub czas. Jestem niesamowicie ciekaw, który ze sposobów przedstawionych w tym filmie spodobał Wam się najbardziej. A może macie jakieś inne sposoby na inwestowanie pieniędzy? I w jednym i w drugim wypadku zapraszam Was do pozostawienia komentarza pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.